Cześć, nazywam się Patryk Kułagowski i podczas tego wystąpienia postaram się odpowiedzieć na nurtujące wielu z Was pytanie: komu tak naprawdę reklama na LinkedIn się opłaca? Oprócz samego Linkedina? Faktem jest, że w ubiegłym roku LinkedIn odnotował znaczący wzrost przychodów z tytułu reklam. Stało się to m.in. za sprawą Ilona Maska i zawirowań wokół jego platformy. W obliczu niepewności Wielu reklamodawców zaczęło przenosić się z tej platformy na tę stabilniejszą, jaką jest aktualnie LinkedIn. Oczywiście to nie jedyny z powodów, dla których reklamodawcy tak chętnie wybierają tę platformę. Oferuje ona dostęp do największej bazy profesjonalistów na świecie. W Polsce ten potencjał to aktualnie ponad 7 milionów użytkowników. Poza tym. Precyzja targetowania niedostępna na żadnej innej platformie mediów społecznościowych. Mamy tutaj możliwość docierania do osób na konkretnych stanowiskach, w konkretnych firmach, w konkretnej branży i tak Dodatkowo osoby decyzyjne stanowią aktualnie w Polsce około 18% wszystkich użytkowników. To sprawia, że właśnie my jako marketerzy chętnie inwestujemy w tą reklamę i na koniec dnia dane to potwierdzają. W tegorocznym raporcie opublikowanym przez Soutrendera e, możemy wyczytać, że ponad 44% firm w Polsce zainwestowało w działania reklamowe na LinkedInie w 2023 roku. No, czyli generalnie prawie połowa firm w Polsce inwestowało w ubiegłym roku w reklamę na LinkedIn. No i tutaj pojawia się od razu pytanie, ile z tych firm generalnie robiło to skutecznie. I czy jest to właściwe miejsce dla mojej firmy, dla mojej marki w kontekście inwestowania w ogóle w jakąś przestrzeń typu reklama? No i czas to oczywiście sprawdzić. W tym przypadku zacznijmy od tej bazy LinkedIna. Zapraszam Was do tej bazy, aby zweryfikować swoje zasoby w kontekście potencjalnej misji reklamowej, którą mielibyście tutaj właśnie odbyć. I pamiętajcie przede wszystkim, że. Kampania reklamowa nie istnieje bez strony firmowej bądź też strony marki, więc to jest taki fundament, który, którego potrzebujecie, aby w ogóle uruchomić jakąkolwiek kampanię. Przede wszystkim stworzyć menażer kampanii, a następnie ją uruchomić. Przy tym wszystkim, oczywiście, niezbędny jest też profil osobisty, bo od niego wszystko się zaczyna. To ten profil osobisty jest takim e, motorem napędowym, dzięki niemu też zarządzacie, ty, za, zarządzacie tymi zasobami i te zasoby jakby mm, pozwala wam przede wszystkim tworzyć. Często niestety jakby traktujemy jako odrębne elementy, natomiast w praktyce okazuje się, że synergia tych elementów w kontekście reklamy na LinkedIn m.in. jest tym elementem, tym obszarem najefektywniejszym, jeśli chodzi o działania reklamowe na LinkedIn. Załóżmy teraz, że planujecie promować produkty alkoholowe, produkty tytoniowe, Sprzęt medyczny i tak dalej. No i na swojej drodze nagle napotkacie barierę w postaci polityki reklamowej LinkedIna. To właśnie taki dokument odpowiada za to, co możemy reklamować, a czego nie możemy reklamować na tej platformie. Więc czasami, nawet takie bardzo drobne elementy typu nadmierna ilość linków, e, nadmierna ilość emotikonów, także czy też. Stosowanie wielkich liter mogą wpłynąć na to, że y, wasza reklama na etapie weryfikacji zostanie po prostu odrzucona przez system. I do tego wszystkiego dochodzą nam jeszcze przepisy i regulacje Unii Europejskiej, które aktualnie nie tylko wpływają na to, co my jako marketerzy możemy zbierać od użytkowników, ale także na to, jakie formaty mamy do dyspozycji w przypadku kampanii reklamowych na LinkedIn. Jeśli targetujemy nasze działanie poza Unią Europejską, nie ma takich trudności, ograniczeń, ale w tym przypadku musimy mieć to z tyłu głowy. I powiecie na koniec dnia, no, ile tego jest, ile tych regulacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w praktyce okazuje się, że rzeczywiście wystarczy zapoznać się z tym krótkim dokumentem, a wówczas będziecie wiedzieli, czy w ogóle możecie emitować swoją kampanię reklamową na tej platformie. We wspomnianym już wcześniej raporcie z so trendera, można zauważyć, że ponad 60% firm, które zatrudniają ponad 200 pracowników, tutaj mówimy oczywiście o firmach w Polsce, inwestowało w płatną reklamę w ubiegłym roku. Jeśli zagłębimy się w ten raport, to okazuje się, że właściwie to tylko te średnie i duże przedsiębiorstwa inwestowały głównie w reklamę na LinkedIn. I jakby nic w tym dziwnego, no bo zapewne za tym stał odpowiedni budżet jeśli jesteśmy już przy tym budżecie, to zatrzymajmy się na chwilę i zmierzmy z powszechnym mitem, stereotypem albo opinią po prostu, że reklama na LinkedIn jest po prostu droga. 5 15 30 zł to aktualnie norma, jeśli chodzi o stawki reklamowe na tej platformie, która jak najbardziej wpisuje się w benchmarki rynkowe i to nie jest nic złego, to też podkreślam. Za granicą jest jeszcze drożej, więc spokojnie tutaj nie jest tak źle. Natomiast jeśli popatrzymy rzeczywiście na te liczby bezwzględne, no to okazuje się, że jest drogo i tego się nie da ukryć. Natomiast zmienimy na chwilę perspektywę i jeśli popatrzymy na tą precyzję, o której wspominałem wcześniej, tą precyzję dotarcia do grupy docelowej, za którą tutaj w tym przypadku płacimy, to okazuje się, że na koniec dnia jest ta inwestycja tego warta i czasami w tym przypadku jedno kliknięcie e, czy w reklamę czy też po prostu wypełnienie formularza może skończyć się wielomilionowym kontraktem dla waszej firmy. Więc zachęcam was do tego, żeby spojrzeć troszkę z innej perspektywy na tą reklamę, bo tutaj liczy się nie ilość tak jak w pozostałych platformach przy, y, społecznościowych, a w tym momencie przede wszystkim jakość. No i co jeśli mamy na przykład 1000 zł budżetu pięć tysięcy budżetu reklamowego, czy jest sens w ogóle inwestować w tą reklamę. No jak mamy ten 1000 zł budżetu, i tutaj mówię o takim miesięcznym budżecie. No to tutaj szaleństwa nie będzie. To już mówię otwarcie. Mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o kwestie w ogóle emisji kampanii, jakby jeśli chodzi o skalę działań naszych, no bo tutaj jedna kampania i taka na zasadzie promujemy sobie posty ze strony firmowej, to będzie OK. Ale jeśli chcemy coś więcej, to już tej możliwości nie będzie. Dlaczego? Bo nie zachowamy ciągłości kampanii. W tym przypadku należy pamiętać, że taka stawka minimalna dzienna na tej platformie to około 40 zł. Jeśli to porównamy z takim e, tweet, e, TikTokiem, to okazuje się, że nie jest tak źle, bo tam jest 80. Natomiast, mimo wszystko, łatwo sobie skalkulować, ile potrzebujemy budżetu, aby Uruchomić tą naszą kampanię, aby ona też działała cyklicznie, bez żadnych przerw i I w tym momencie, współpraca z agencją reklamową okazuje się mało zasadna, no bo koszty rynkowe czasami jakby przekraczają te budżety, w tym przypadku wasze reklamowe. Więc zwiększamy ten budżet, dochodzimy do poziomu 2500 złotych. No i wówczas zachowanie ciągłości jest już jak najbardziej możliwe. Możemy też już prowadzić pierwsze testy. One będą w dalszym ciągu ograniczone, ale jedna, dwie kampanie reklamowe w ramach tego budżetu myślę, że będą ok. I pojawia się światełko w tunelu. W sensie, jeśli potrzebujemy tego wsparcia, to możemy zwrócić się do agencji czy też do freelancera, który nam pomoże albo przeszkoli nas zespół, z tego jak efektywnie takie kampanie reklamowe poprowadzić. Zwiększamy ten budżet, dochodzimy do 5000 tysięcy złotych i tutaj zachowujemy oczywiście tą ciągłość naszych działań. Mamy bardzo szerokie możliwości jakby testów, testów AB w obszarze między innymi grupy docelowej, formatów reklamowych, celów i tak Współpraca z agencją będzie takim cennym wsparciem, szczególnie jeśli mamy na przykład budżet, a nie mamy tych doświadczenia czy też kompetencji w tym zakresie. I... Jak najbardziej możemy testować znacznie więcej kampanii. Tutaj takie cztery kampanie to też będzie dobry poziom, żeby w ogóle coś zrobić z tymi działaniami. No i przekraczamy te 5000, no i w tym momencie powiedziałbym, że Sky is the limit. Możliwości są nieograniczone i możecie naprawdę testować woli różne rozwiązania. I to są budżety, które nam też jakby jako reklamodawcom dają szersze możliwości wykorzystania tego potencjału, jakim jest. Na dzień dzisiejszy LinkedIn. Należy też pamiętać, że w momencie reklamowania się na tej platformie e, mierzymy się z systemem aukcyjnym i to ten system aukcyjny ustala, jaka będzie stawka za nasze wyświetlenie i kiedy ta reklama się wyświetli. W tym momencie konkurujemy z innymi reklamadowcami w kontekście tego, jaka ta stawka na koniec dnia będzie, ile zapłacimy za ten końcowy efekt. I oczywiście im więcej tych reklamodawców w danym czasie, w danej grupie docelowej, nawet w danym formacie, tym więcej zapłacimy za naszą reklamę w kontekście emisji. Więc tak ważne jest na tym etapie, żeby znać swoją konkurencję, zweryfikować w ogóle, czy ona tym LinkedInie jest, a jeśli jest, to czy puszcza, emituje w ogóle jakiekolwiek reklamy. I tu z pomocą przychodzi wam biblioteka reklam na LinkedInie. I to ta biblioteka reklam pozwala wam zobaczyć, czy Konkurencja w ogóle coś uruchamia, czy jakiejś kampanie emituje, i w jakim czasie nawet. Więc bardzo cenne narzędzie, jeśli chodzi o perspektywę w ogóle uruchamiania jakichkolwiek reklam na Linkedinie. I często jakby my jako marketerzy pomijamy aspekt wartości dla odbiorcy, a w, na przypa w przypadku Linkedina, ona jest bardzo. Istotna, aby ją dostarczyć, aby ten efekt w postaci interakcji w ogóle z poziomu użytkownika się pojawił. I ja zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu to wymaga, jak wiele zasobów to też wymaga w kontekście przygotowania, ale na koniec dnia, jeśli chcemy pozyskać od odbiorcy dane kontaktowe, to dajmy też tą wartość. I to może być jakieś demo, może to być webinar, może to być e-book, ale wówczas zobaczycie, że ta efektywność waszych działań. Tych działań reklamowych będzie znacznie większa. I jeśli już mamy te zasoby zweryfikowane, to czas na kolejny krok w tej misji waszej reklamowej, którym jest wyznaczenie celu, bądź też celów reklamowych, które pomogą Wam na każdym etapie Waszych dalszych działań, jeśli chodzi o strategię w ogóle obecności reklamowej na tym LinkedInie. I zapewne dobrze wiecie, że jeden punkt styku. Odbiorcy z reklamą na dzień dzisiejszy nie wystarczy. My, jako reklamodawcy, musimy próbować docierać do tego odbiorcy z różnych poziomów, z różnych celów reklamowych, także. Więc tutaj LinkedIn oferuje nam naprawdę sporo możliwości. Chcemy generować lidy, chcemy zwiększyć ruch na stronie, chcemy pozyskać kandydatów do pracy. Tu, tak, mamy takie możliwości, jeśli chodzi o samego LinkedIna. Ale LinkedIn też nam podpowiada, jak to robić według niego, i e, przypomina to oczywiście znany, nam każde, znany każdemu lejek marketingowy, i gdzie zaczynamy od tej świadomości. Świadomości, gdzie możemy uruchomić kampanię na budowanie w ogóle jakiegoś brandu, naszej, naszej budowa, budowanie brandu, natomiast y, w praktyce okazuje się, że. Bardzo małe Marek skorzysta z tego celu reklamowego. Dlaczego? Bo wymaga on przede wszystkim tych zasobów w postaci na przykład wideo, aby ta kampania w ogóle była efektywna. Jeśli mamy do wyboru kampanię jestem na świadomość, kampanię na ruch, no to wybieramy zazwyczaj tą drugą, no bo okazuje się, że ten efekt zobaczymy tu i teraz. Tam no budujemy tą świadomość, ale nigdy nie wiemy, jak ona długo ile potrzebujemy zasobów do tego, aby na koniec dnia pokazał się jakiś. Wymierny efekt naszych działań. I te kampanie fajnie się sprawdzą dla, dla właśnie firm, które posiadają jakieś m, ciekawe, interesujące materiały wideo, i y, wykorzystamy je na dalszym etapie w postaci remarketingu do osób, które na przykład widziały jakąś część naszego materiału i będą bardziej skłonne do tego, żeby wejść w interakcję z taką reklamą. Dochodzimy do najbardziej popularnego celu, jakim jest zainteresowanie, i w przypadku zainteresowania Mamy takie podkategorie jak wizyty w witrynie, interakcje, wyświetlania wideo, czy też ostatnie, ostatnia nowość właściwie w tym kontekście to wiadomości. I nic złego, aby rozpoczynać w kontekście naszych działań reklamowych od tego celu, o ile nie wybieramy z tego celu formatu na obserwujących. Bo, jeśli go wybierzemy, to okazuje się, że na koniec dnia nasze działania przede wszystkim mogą być nieefektywne, ale i bardzo kosztowne. Bo czasami dochodzimy do takich skrajności, że ten koszt za pozyskanie obserwującego jest wyższy niż pozyskanie lida na tej platformie. Więc nie wrzucajmy tych naszych budżetów taką otchłań, tą czarną dziurę Linkedina, bo po co je po prostu tutaj przepalać? Warto w tym momencie zainwestować w coś efektywniejszego na przykład programy ambasadorskie, gdzie tych obserwujących pozyskacie znacznie łatwiej niż działaniami reklamowymi, a jeśli już chcecie inwestować w tą reklamę, pozyskiwać tych obserwujących, to rekomenduję Wam inny cel, w sensie inny format w tym kontekście, bo cel na interakcję, ale wybieramy w tym przypadku format, e, na przykład grafiki z pojedynczym zdjęciem, wykluczamy obserwujących, których już aktualnie mamy w bazie, i wówczas w emisji reklamy mamy takie możliwości, że pozyskamy interakcję pod postem, a dodatkowo mamy szansę na nowych obserwujących, bo pojawia się tam taki w prawym górnym rogu przycisk z nazwą Obserwuj. Więc jeśli już macie inwestować w ten format, to zachęcam Was do tego, bo możecie uzyskać dwie korzyści za jednym działaniem reklamowym. No i dochodzimy do tego. Upragnionego przez każdego marketera celu reklamowego, którym jest generowanie konwersji. I tutaj też mamy kilka podkategorii. Natomiast ja często spotykam się aktualnie z praktyką, że wiele firm pomija pozostałe elementy składowe w ogóle budowania świadomości marki, generowania ruchu i tak na rzecz tylko i wyłącznie generowania lidów. Kończy się to zazwyczaj nieefektywną kampanią. Która po prostu nie miała sensu w ogóle bycia w tej przestrzeni, tylko nieliczne marki mogą sobie na to pozwolić. Te, które już mają zbudowaną świadomość, które wiedzą dokładnie, co chcą robić, w jaki sposób chcą robić i do kogo chcą docierać swoimi reklamami. I na tej platformie doskonale wiecie, że te relacje już o nich wspominałem są mega ważne. Nie bez powodu, jeśli Uruchamiamy kampanie lidowe, nie mamy też takiego przycisku jak Kup teraz, który występuje na innych platformach mediów społecznościowych. To daje nam sygnał do tego, żeby dostarczyć tą wspomnianą już wcześniej wartość odbiorcy, a wówczas efektywność będzie znacznie większa. I jeśli też nastawiamy się na to, że nasza reklama krótkofalowo wygeneruje masę leadów, to nie ten kierunek, nie ta platforma. Tutaj myślmy o tych działaniach jako o działaniach długofalowych, popartymi jakąś. Popartą jakąś strategią, wówczas ta efektywność się pojawi, a wy unikniecie niepotrzebnego rozczarowania. I gdy już obierzecie ten właściwy kierunek swojej misji reklamowej, to czas na eksplorację grupy docelowej. I z perspektywy odbiorcy reklamy, często my, jako reklamodawcy, jesteśmy postrzegani jako ta osoba, która przeprowadza swego rodzaju inwazję na ich planetę i chce jakby wpłynąć na to, co tam się dzieje. Natomiast zmienmy tą percepcję odbiorcy, sprawmy, że znajdziemy wspólny język z tą grupą docelową, że znajdziemy też, zidentyfikujemy właściwie potrzeby tej grupy docelowej i odpowiemy na nie w swojej komunikacji. I jeśli nie wiecie na tym etapie, czy wasza grupa docelowa jest w ogóle na tym LinkedInie, to macie dwie opcje na to, żeby to zweryfikować. Jedne, jedna, numer jeden to raporty branżowe i wówczas możecie zauważyć te topowe branże, w których wasza grupa docelowa potencjalnie będzie występowała. I w przypadku Polski to są na przykład usługi specjalistyczne, produkcja, czy też szeroko rozumiana technologia. Natomiast chcecie głębiej wejść w tą strukturę, zobaczyć co dokładnie tam występuje, to zachęcam was do tego, żeby utworzyć testowe konto na LinkedInie w tych ramach tego menadżera kampanii i nie podpinać oczywiście żadnej karty, żeby nie robić jakiegoś ryzyka niepotrzebnego i w ramach tego uruchomić, zobaczyć, jak wygląda taki panel reklamowy. I w obszarze tego zobaczyć, jak ta grupa docelowa będzie wyglądała. I mamy kilka oczywiście możliwości wyboru, m.in. lokalizacje, jakby parametry grupy odbiorczej, firma, wiek i tak dalej. I na koniec, przy tym wszystkim zobaczymy estymację w prawym górnym rogu tego potencjału reklamowego. I pamiętajcie, że ten potencjał reklamowy, który tutaj widzicie, to nie wszystko, bo tutaj mówimy o użytkownikach, którzy mają konto na LinkedInie, a niekoniecznie są aktywni na tej platformie. Więc finalnie ten potencjał jest troszkę mniejszy niż się wydaje. I taka bardzo cenna uwaga, jeśli planujecie w ogóle działania, to zadbać o to, żeby te minimum, jeśli chodzi o wasze kampanie, to było co najmniej 300 odbiorców. Jeśli będzie to 305 400, to też nie będzie szału. Uruchomicie kampanię, ale będzie ona jakby przerywana punktowo, no bo nie będzie odbiorców do tego. Więc LinkedIn. Też rekomenduję Wam w tym wszystkim pewne grupy docelowe, pewną wielkość tej grupy docelowej, która oscyluje między 50 tysięcy a 400 tysięcy użytkowników, w zależności od formatu reklamowego. Natomiast to od Was zależy, jak precyzyjnie tą grupę wyłuskacie, ale nie róbcie tego zbyt wąsko, bo wówczas nie będziecie mieli tej płynności, tej ciągłości kampanii. Więc z mojego doświadczenia się podzielę. Z wami tym, że nawet kilka tysięcy wystarczy, aby osiągnąć fajną, efektywną kampanię na tej platformie. No i jak już dochodzimy do tego momentu, to czas podzielić się z Wami e, nowościami, które odkryłem parę dni temu dosłownie. E, mówię tutaj konkretnie o kampaniach opartych o na sztucznej inteligencji. I zacząłem sobie to testować, bo pojawiła się taka nowość u mnie w panelu reklamowym. Klikam, klikam, klikam i nagle error. W sumie nic dziwnego, bo to Microsoft, ale z drugiej strony e, chciałem przetestować ją w szerszej skali. Natomiast podzielę się z Wami tym, co zaobserwowałem. Pamiętajcie też przy tym, że jest ta funkcjonalność dopiero w fazie beta, więc nie każdy ją zauważy i pewnie za chwilę będziemy już bez tego errora mogli w ogóle działać. I mamy tutaj do wyboru. Dwie opcje, dwa cele reklamowe, mamy wizyty w witrynie, mamy generowanie potencjalnych leadów. I co wystarczy zrobić? Właściwie podać link do strony docelowej, dać hasło i powinna się dziać magia. U mnie skończyło się na tym errorze, ale być może u Was ta magia się pojawi. Natomiast też traktujcie tą kampanię póki co z przymrużeniem oka, bo nie oddawajcie... Nie oddawajcie się też na ślepo działaniom sztucznej inteligencji, bo tutaj człowiek też odgrywa kluczową rolę w kontekście efektywności na tej platformie. Aczkolwiek oczywiście LinkedIn będzie szukał różnych trików, żeby zachęcić nowych reklamodawców do tej kampanii reklamowej. Zobaczymy, co, co, co czas przyniesie w tym konkretnym przypadku. No i ostatni z takich ciekawostek, którym jakby chciałbym się z Wami podzielić, żeby zwrócić w ogóle uwagę na ten format, to jest format Thought Leader Ads który jest dedykowany właściwie markom osobistym, bo właśnie jakby możemy podpromować z tego poziomu konkretne posty konkretnych użytkowników na tej platformie z ich kont osobistych. Super działanie, super właściwie możliwość dla e, ambasadorów marki, dla programów Employee Advocacy, gdzie w ramach tych programów możemy podpromować posty tych najbardziej zaangażowanych opiniotwórczych ambasadorów marki. No, i dochodzimy do końca, i powoli czas na podsumowanie. Więc, reasumując, reklama na LinkedIn nie jest dla każdego. Nie każda firma będzie w stanie odkryć jej pełny potencjał. Więc bardzo ważne na początku swojej, swojej przygody, w ogóle tej misji reklamowej, jest zweryfikowanie swoich zasobów, określenie celu reklamowego, czy też określenie i zdefiniowanie grupy docelowej. Wówczas nie tylko unikniecie przepalonych budżetów, ale przede wszystkim zwiększycie swoje szanse na efektywną kampanię. I tego Wam przede wszystkim życzę, aby ta Wasza misja reklamowa na tej platformie zakończyła się sukcesem i na koniec dnia była także opłacalna dla Waszych marek. Bardzo Wam dziękuję.